Beach soccer jest na podobnych zasadach do piłki nożnej granej na trawie, jednak no, główna różnica to właśnie, że gramy na piachu. Rzuty wolne wykonywane są bez muru, można podać do bramkarza. Mecze muszą zakończyć się wszystkie rozstrzygnięciem, z tego co widzę. Zgadza się, mecze muszą zostać rozstrzygnięte, aczkolwiek po dogrywce liczone są już jako 2 punkty, natomiast jeśli jeszcze dogrywka nie przyniesie rozstrzygnięcia, dyktowane są rzuty karne, 3 dla drużyny. Co jest najważniejsze w beach soccerze? 3/4 to szczęście według mnie. Przede wszystkim ambicja, trzeba dużo biegać. Myślę, że dobra zabawa przede wszystkim. Ale mocno się różni ta gra od normalnego boiska, prawda? Dokładnie, piłka może zawsze w każdym momencie zrobić kiks. Doświadczenie króluje. A technika? No, technika jest podstawą chyba na piasku. Ilu zawodników w drużynie bierze udział podczas meczu? Drużyna liczy 4 zawodników plus bramkarz, a na rezerwowych może być 5 osób. Mecze rozgrywane są 2 razy po 8 minut, z przerwą między meczami 2 minuty. Jakie szkoły wzięły udział dzisiaj w tym czwartkowym turnieju? Liceum Żeromskiego, Liceum Dąbrowskiego, Liceum Samorządowe, Liceum Kopernika, Sienkiewicza oraz Zespół Szkół Technicznych imienia Jana Pawła II. Inaczej trochę się gra na pewno niż na boisku. Tą piłkę musicie podrzucać sobie. No tak, oczywiście, no to jest piasek. Ta piłka nie można jej sobie ustawić tak, jakby się chciało do strzału. Trzeba albo właśnie podrzucać przy wznowieniu gry koledze, albo sobie jakoś radzić. Ta piłka też się różni, ona jest chyba lżejsza, nie? Na boisku. Tak, tak, tak. Tutaj mamy typową rozmiar 4 w piłkę, natomiast na boiskach z trawą gramy 5, tak? I tutaj mamy piłkę z gąbkami. Grając na trawie można robić bardzo wiele, można indywidualnie grać, wiele kiwać się, sam na sam grać. No a tutaj głównie zrozumienie z drużyną. Miła chyba odmiana od tej normalnej piłki nożnej. Gra dla każdego, każdy może się dobrze pobawić, różne sztuczki techniczne. Radio Jura. Muzyka wybrana dla Ciebie. Częstochowa 93,8 FM.